Dzień dobry Państwu, zapraszamy Państwa na występy Tadeusza Cymańskiego, posła PiS. Kłaniam się nisko. No jaka prowokacja na początek, występy. No dobra, niech będzie. Wszystkiego najlepszego z okazji poniedziałkowych imienin. Bardzo dziękuję. Jestem wzruszony i pozdrawiamy wszystkich Tadeuszy. Bo dzisiaj Tadeusze, też imieniny. Tadeusze, dobre dusze, przed Tadeuszem. Kapeluszem, tak? Tadeusze, nic nie rusza, to również znamy. Też dobrze. Super. O tym porozmawiamy, czy nic nie rusza, ale zanim pana spytam o tym, co było wczoraj, czyli o spotkanie, o posiedzenie klubu PiS w Ożarowie, to informacja z dzisiejszej gazety. Znowu historia pod tytułem Marian Banaś i jego przyjaciele. Tym razem chodzi o Arkadiusza B., byłego dyrektora i w Ministerstwie Finansów. Pytanie jest proste. Czy wy się tak naprawdę nie boicie, że ciągle będzie jakaś historia z Banasiem? Teraz ta, oczywiście Banaś mówi, że nic nie wiedział, za chwilę będzie co innego i później jeszcze co innego. Prosta odpowiedź. Zasada jest stara jak świat. Ten się boi, kto broi. Tu w tej sprawie mamy pewne problemy, oczywiście, bo ta sprawa kładzie się dużym cieniem. To jest problem w ogóle, co dalej zrobić, bo sytuacja jest bardzo trudna. Natomiast nie ma litości dla nikogo. Jak to nie ma litości? Facet, już mówię, człowiek został prezesem NIK-u i może sobie w tej chwili robić, co zechce. Panie redaktorze, faktom my nie zaprzeczamy. Gdyby ktokolwiek wiedział i był przekonany, ktoś odpowiada za wszystko, my nie umywamy rąk. Został wybrany. Wiemy, czyimi głosami, no ale zaraz, wiemy, czyimi głosami. No i co? Co pan proponuje, jak tak pan ładnie mówi? Znaczy, ja najpierw proponuję przyjrzeć się dokładnie temu, kogo wybieramy. Okej. Bo jeżeli pan mi mówi, że po 4 latach rządów nie jesteście w stanie sprawdzić, kogo powołujecie na stanowisko szefa NIK-u, to ja panu powiem, no nie krasnoludki na niego głosowały. Ale panie redaktorze, pan na niego, ale absolutnie, ale pan ma rację, bo mądrość się poznaje po pytaniach, a inteligencję po odpowiedziach. To sprawdzimy teraz, jak moja mądrość i pańska inteligencja. Pytanie, jak do tego doszło? I czy to jest pytanie... Krótkie pytanie, proszę. To jest najtrudniejsze pytanie i najważniejsze. Czy Marian Banaś powinien podać się do dymisji? Jego decyzja, bo on wie, jaka jest prawda. Czy pańskim zdaniem Marian Banaś powinien podać się do dymisji? Może by ułatwił wszystkim tą sytuację. Okoliczności są fatalne, ponieważ cień podejrzenia na niego padł, ale jeżeli on nie podaje się, a na ile ja go znam, na ile mam wyobrażenie, bo to tak się fajnie wie pan, wszyscy huzia na juzia. Ja po prostu pana pytam o opinię. Ja nie przesądzam, tylko wie pan, mam takie poczucie... No dobrze, że pan pyta mnie o opinię, a opinia, z czego wynika opinia? Z mojej wiedzy, z mojego doświadczenia, mam swoje lata, znałem pana Banasia Mariana tyle lat i nie jestem z tych, że jak coś się robi fatalnego wobec człowieka, to od razu go o tak. Proszę pana, no wydać sąd o człowieku definitywny. Sprawa jest niezamknięta. To jest bardzo dobre pytanie, jak długo będzie jeszcze trwała. Mam nadzieję, że jak najkrócej. Dobrze. Jego kolesiów, o których się teraz mówi, znakomite, bo się okazało... sformułowanie. Mówimy o prezesie NIK-u i jego kolesiach. Przepraszam bardzo, to sformułowanie. Proszę. Miałem na myśli współpracowników, bo jest dwóch w areszcie, więc nie ma litości i nie ma żadnej ochrony. To brzmi jak opowieść o szajce, no na Boga Panie redaktorze, świętego. Nie dajmy się zwariować. Pan tak mówi. Ja panu powiem, to jest tylko dowód, że światem rządzą pieniądze i... Przysłowie jest najciemniej pod latarnią, bo się okazuje, że ludzie, którzy ścigali VAT pod jego dowództwem, są w areszcie. Nie ma u nas taryfy ulgowej. Nie ma litości. I jeżeli się okaże... Im dłużej pan mówi, że nie ma litości, mówię konkretnie, tym więcej mam podejrzeń, że nie tylko litość jest, ale i przyzwolenie. Taka pana rola, że dolewa pan oliwy do ognia. To zostawmy w takim razie. Ale przyzwolenia nie było i nie będzie i nie ma. Pośle, proszę mi powiedzieć, czy coś oprócz tego, że Mateusz Morawiecki będzie premierem, a Elżbieta Witek marszałkiem Sejmu, wam zakomunikowano podczas wczorajszego posiedzenia klubu PiS? Bardzo dobre było to posiedzenie. Cieszę się. To, co pan powiedział, potwierdzam, bo to nie było tajemnicą. Prezes zresztą żartując powiedział, nie będę was zobowiązywał do milczenia, bo to byłoby śmieszne. A co utargowała pańska partia? Co utargowała Solidarna Polska? Chodziło... Tak. No jak? Co utargowaliście? Nie ma, przede wszystkim nie targujemy. A nie, oczywiście. Nie ma. Wy nie dla Polski tego służycie. No dobrze. To na jakich odcinkach będziecie tej Polsce teraz służyć? Jako Solidarna Polska? Nadal na odcinku PZU i PKO? Nie. To są pewnego rodzaju obiegowe. Cały czas to wraca. Tu w programie RMF szczególnie. Ciągle pan o tym mówi. Wie pan co? Dlatego, że wszyscy dziennikarze skupiają się na tym, czy Zbigniew Ziobro będzie chciał być wicepremierem. A Zbigniew Ziobro, wszystko można o nim powiedzieć, ale nie to, że jest głupi. I Ziobro doskonale wie, że po co mówić stanowisko wicepremiera,
skoro ma PZU mało i skoro ma PKO. Ale zaraz, ale mało tego. Nie, nie, tak prymitywnego obrazu bym prosił nie prezentować. A to przepraszam, to ja następnym razem się dokształcę. Absolutnie. Panie redaktorze, przed programem, przygotowując się do dzisiejszej rozmowy, osobiście rozmawiałem z Zbigniewem Ziobro, z Zbyszkiem Ziobro, bo tak też go znam od tej strony, więc powiedział mi wyraźnie, on oświadczył i zakomunikował prezesowi Kaczyńskiemu, że nie jest zainteresowany wicepremierem. Ale to wiem. Jesteśmy rozgrywani medialnie, o tym to, się ale mówi. Ale to wiemy. Nie, no. Przepraszam, wie pan doskonale, jak to było. To się tak rozgrywa w ten sposób, że jeden ważny polityk Solidarnej Polski mówi, że interesuje nas stanowisko wicepremiera, bo to jest strategia negocjacyjna, żebyśmy mieli z czego zejść, żeby nam Ministerstwo Skarbu nie zabrało PKO. Na tym to polega. Mam swoje lata. Ja powiem krótko, syntetycznie, żeby nie męczyć słuchaczy. Powiem krótko. Wczoraj prezes powiedział, a to potwierdzam. Oczekujemy tylko i wyłącznie adekwatnej pozycji do wcześniejszych umów. Nowe umowy będą wynegocjowane, będą dogadane. Nie ma żadnych warunków, żadnej presji, żadnego szantażu. My za bardzo wiemy, jaką cenną rzeczą jest jedność. W rodzinie. Nie wstyd panu, że teraz wyborcy wszyscy widzą, jak się rzucacie w obrębie PiSu na stanowiska? Absolutnie się nie rzucamy i nie jest mi wstyd, bo nie ma powodu do wstydu. To nieprawda po prostu, co pan mówi. Czy ktoś się rzuca na stanowiska. Nie, nikt. Ale prowokator z pana. Mówi to człowiek z Solidarnej Polski. Ani pan, ani partia Gowina nie chcą żadnych stanowisk. Polsce służycie bezinteresownie. Nie, tego nie powiedziałem. Między tym, że nie chcemy stanowisk, a rzucamy się na stanowisk. Panie redaktorze, spokojnie. Czy pan, to za wysoka audycja, za dobra, żeby takie tutaj... Przepraszam bardzo. Mamy oczekiwania. Dobrze. Mamy propozycje, mamy mnóstwo i chcemy swojej pozycji, nic panie więcej. Panie pośle, mamy ale mnóstwo ale Kaczyński pytań. Jarosław rządzi tak, że tutaj nikt się nie przemknie. Ale obiecywał pan, że będę mógł zadawać jakieś pytania. Mam ich mnóstwo, panie pośle. Staram się jak mogę. Bardzo wiele pytań politycznych jeszcze zadamy w drugiej części tej rozmowy, ale teraz muszę spytać to, co najważniejsze. Jest piątek, piąteczek. Wczoraj nowi posłowie dostawali zaświadczenie o wyborze. A gdzie oni mogą teraz pójść się zabawić? Zabalować w piątek? Ho, 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 ho. 97 rok, młody poseł Cymański, pierwszy raz 22 lata temu. Ja, to całkiem inna dziedzina. Myślę, że wtedy może było więcej rozrywki w tamtych czasach niż dzisiaj, ale młodzi sobie znajdą okazję. Ja preferowałem zawsze, podkreślam, zawsze, nigdy nie byłem bywalcem salonu, wielkich jakichś imprez, prywatne imprezki, gdzie się normalnie z kolegami porozmawia, kawały. A gdzie można w Sejmie albo w okolicy tanio zjeść? W Sejmie wcale nie jest drogo, o czym się mówi, pisze tabloidy, ale przecież tak nisko nie upadniemy w tej rozmowie, żeby do tego jeszcze nawiązywać, proszę pana. Ale do tego, co, gdzie posłowie nie, jedzą? Bo to jest żerowanie, wie pan, ja panu powiem, że hejty, a internet... posłowie nie żerują, posłowie konsumują. No nie, naprawdę, nie jest to lukratywne stanowisko, powiedzmy sobie wyraźnie też, bo legenda krążą, no jazda po posłach. Ja nie mam dzisiaj żadnych powodów, żeby tutaj udawać albo się, proszę pana, wdzięczyć przed ludźmi. Ale mówmy w RMF, niech ludzie wiedzą, że to nie jest wcale... Nie jest. Pic na wodę, fotomontaż. Panie pośle, nie ma pan poczucia porażki? To jest ostatnie pytanie w tej części naszej rozmowy. 13 tysięcy głosów zdobył pan 4 lata temu, teraz tylko 8 tysięcy, a miał pan wyższe miejsce na liście. Jestem pieszczochem losu, takie mam wrażenie. Los mnie ocalił. Dziękuję 8019 głosom tych ludzi, którzy na mnie głosowali. Natomiast młody Płażyński zgarnął taką pulę i ja rzeczywiście, moja czujność była uśpiona sukcesami przeszłości. Stary, a głupi, ale... Mówił o sobie Tadeusz Cymański, pieszczoch ale losu, tak, ale rmf24.pl, interia.pl. I tam naprawdę o tym, czy o Kękę, o Openerze, o wszystkim, a nawet o polityce. Dziękujemy. Szczęśliwie ocalałem, no prawda. Dobrze, że pan pije. Płynnie wchodzimy. Bo ja pana poproszę, to nie zamorduję. Jest gin, tylko woda, okej. Okay. Też ubolewam. Powinniśmy panu tam dać spirytus drzewny. Gdzie się można zabawić, gdzie można tanio zjeść, a tutaj woda normalnie. Jak H2O. Zwierzętom. I bez niczego. Jak zwierzętom. A gdzie C2H5OH, tak? Panie pośle. Byłoby ciekawiej. Mnie pan tutaj z chemii nie urządza korepetycji. Tyle jeszzę wiem. Prosiłem, pan uniwersalny. Pan, nie, załamuje mnie, proszę państwa, ci ludzie. No, proszę, żeby odpowiadał grzecznie na pytanie o polityce. Przepraszam niech sobie pan państwa, popłynie. No. Przepraszam redaktora, bo mnie później nie zaprosi nigdy. Nie już. Zaproszę pana już nigdy, jak pan nie będzie odpowiadał. Dobrze, teraz pytanie o politykę jeszcze przez sekundę. Czy powinien, tęczowy piątek, niektóre szkoły urządzają dzisiaj tęczowy piątek, czyli spotkania, gdzie będą mówić o prawach gejów, lesbijek, biseksualistów, transseksualistów i wszelkich innych mniejszości seksualnych. Pana zdaniem, pan jako ojciec piątki dzieci, gdyby mógł, to by zakazał tego, czy powiedział, a gadajcie sobie zdrowi? Nie zakazałbym, zabronił. Pod sankcją jeszcze.
Mówi pan poważnie. Mam to odwagę powiedzieć, bo za kilka lat się będą ludzie bali to mówić, bo dojdzie do takiej, ja mogę kilka kawałów pan na ten temat powiedzieć. Ale już trochę czasu. No więc proszę państwa, no chodzi o to, że czym innym jest tolerancja. Każdy orze jak może, każdy rzepkę sobie skrobie. Proszę pana, a czym innym jest promocja? Świat, o którym my mówimy. Czyli LGBT mam piątkę dzieci i moje dzieci są jakoś z tymi sprawami radzą. Natomiast, zostań gejem 25% taniej. Natomiast flaga, to jest ekspansja. To jest, i wczoraj pytali mnie o to dziennikarze w Sejmie. Czy dwóch się gejów zgadzam, w cenie jednego. To jest taka promocja? No, o czym pan mówi? Jaka promocja? No ja pytam poważnie. No co? Dwóch gejów w cenie jednego? To jest promocja. Nie. Chodzi o to, że mamy do czynienia ze zjawiskiem takiej ekspansji, presji, takiego natarcia, ofensywy. I to jest groźne, dlatego że to jest moim zdaniem promowanie świata innych wartości niż tradycyjne. Ja jestem tradycyjny, konserwatywny. Proszę bardzo, jak ktoś jest inny, jest inny. Ja to mówię do kamery, mówię to... Panie pośle, to ja mówię poważnie, bo... Jestem przeciwny wprowadzaniu tych treści, o których pan pyta, bo jest jeden wielki problem. Czym innym jest tolerancja dla gejów, lesbijek, transwestytów i tak dalej, jest czym innym, a czym innym jest promowanie tego świata. Zgoda, i tutaj, ale... i tu mamy ten problem. Panie pośle, a czy nie lepiej w takim razie być na tyle mocnym, by na wolnym rynku idei wygrywać z nimi tę konkurencję, by powiedzieć ludziom coś takiego, co do nich dotrze i pójdą do pana, a nie do tęczowego piątku. Ależ tak. Dlaczego wprowadzać ochronę życia kodeksem karnym, a nie sumieniem? Nie, to nie jest to myślenie. Tak? Nie, nie. Wolny rynek idei to wolny rynek idei. Ja nie mówię teraz o tym, żeby prawo zlikwidować i mówić, no bądźcie dobrzy i grzeczni, nie kradnijcie, ale nie będziemy was za to karać. Absolutnie ma pan redaktor rację, pytanie jest retoryczne, bo najlepiej... Przez przykład, przez wychowanie, przez wartości, przez świat idei. Oczywiście, pan ma rację. Pan ma piątkę dzieci. Edukował pan swoje dzieci seksualnie? Jak mi ktoś... Była potrzeba, ale to jest bardzo delikatnie. To raczej nie. Myślę, że wystarczająco były inteligentne i wystarczająco... To same się edukowały? Dziewczyny może z matką, ja z synami. Powiedziałem to, co trzeba i tak nie będę tutaj aż się... Natomiast ja byłem podobnie tak wychowany. Nie będę tutaj ja byłem się. Podobnie wychowany i nie miałem z tym nigdy problemu. Wręcz przeciwnie. Wręcz przeciwnie, no. Jako ojciec piątki dzieci rzeczywiście... Wie pan. I naprawdę, nie czarujmy się, całe pokolenia były wychowane. Proszę pana, i wie pan, to jest takie... Wyciąganie mnie na kruchy lód. Ale ja panu odpowiem, no tak, w życiu co, nie a jak pan tłumaczył, zatopić. A co, pan, jakie pytania dzieci stawiały, można w ten sposób pojechać. Nie ma a z tym problemu stawiały? I polskie rodziny sobie z tym radzą. Jeżeli kochają dzieci, jeżeli dbają o dzieci, matka najlepiej wie i ojciec. Kiedy dobrze. Trzeba córce coś powiedzieć, doradzić, kiedy trzeba wprowadzić w ten subtelny świat, a te seksuolożki, czy jakie chodzą, wie pan, ta ekspansja, bo to jest niebezpieczne. Dobrze. I przede wszystkim się Jezus, mówi dwa bociany, Maria, powiedzieć człowiekowi bociani, LGBT, to teraz już poszły konie po betonie. Poszły konie, nie a nie jest to problem? Jest, niech pan też może. Troszeczkę uchyli, jest pan też w końcu ojcem. I, no i co? Jest pan za tym? Za czym? Żeby wprowadzać te lekcje, bo od tego zaczęliśmy. Ale tutaj. Jakie lekcje? Z tęczową flagą. Wie pan co? Nie, ale na przykład powiem posłuchajcie panu... Posłuchajcie państwo, nie, ten no to no cicho. Wie pan co? Ja panu powiem uczciwie. Ja nie wiem, no być może ja mam złe facet, podejście. Normalny, tak. Być może mam złe podejście, ale wychodzę z założenia, że im bardziej będę moim dzieciom zakazywał, tym bardziej one na przekór w to wejdą. Więc ja mówię, dobra, proszę bardzo. Jakby, no, są, bardzo inteligentna odpowiedź. No rób, tak. Co chcesz. Oczywiście, że tak zakazany owoc smakuje, znam to. Tak, ta ciekawość. No to pan, jest, ja się mam, z panem zgadzam. Ja mam dwie córki w liceum, które to liceum samo zdecydowało, uczniowie zdecydowali, że u nich nie będzie tęczowego piątku. No więc dobrze. Okej, okay. To jest normalne, brawo. Normalne, dla nich brawo. Normalne trzeba publiczne chronić, liceum w Warszawie. Trzeba chronić najmłodszych. Ale myślę, że akurat moje córki dobrze nie, koniec, dobra. Koniec rozmowy. Ale na ten ustalono temat. I chwała tym pedagogom, rodzicom tych dzieci też, bo to też wychowanie, to pańska też w tym jest ręka. Moje bo pan tak wychował dzieci. Obawiam się, że akurat moje dzieci były wśród tych, które by chciały sobie tęczowy piątków. No dobra, żeśmy zabrnęli w zaułek tęczowy. Dajcie proszę spokój. Pana, wracamy do biało-czerwonych. Dzieci mają prawo tematów. Do swoich poglądów. Mają 14, moje córki mają 14, 16 lat. Niech sobie, wie pan, kiedy mają być... Nie słuchają tego. Kiedy, do wolności kiedy mają być głupie, jak nie teraz? A, dobrze powiedziane.
To lepiej, żeby młodość, okres, jak to uczyli do matury. To może porozmawiamy o panu, a nie o moich dzieciach, na litość boską, bo jednak mam podejrzenie, że słuchacze bardziej ciekawi są tego. Na przykład. Mój młody, wspaniały asystent, wydawca, stażysta, pan Robert pyta. Pan jest taki największy śpiewak sejmowy. I pan nawet na openera nie jeździ. Proszę pana, bez przesady śpiewa. Schetyna promują się na Woodstocku. No to pan powinien na tym openerze szaleć, fa-fa-ra-fa. To nie moje klimaty. Jak to nie? Ja nie jestem taki, żeby też sprzedawać. Mnie prowokują, proszę dziennikarzy. U pana śpiewałem 2 razy, zaśpiewałem 1000 razy pan. Ale po pierwsze, śpiewał. Nie mam wykształcenia. Mam dobre, biesiadne zacięcie, tak? Lubię to warzycho. I taki jestem, no panie redaktorze. Ale nie robię z tego widowiska, bo mówią, przestań z siebie robić pajaca, bo wie pan, granica między powagą w takim programie, elegancko. Muszę się zmienić. Ale też nie mogę udawać, że lubię to. No lubię, no. Ja panu powiem tak. Z Kukizem śpiewałem też raz. Gdyby pan pojechał tam w klimaty biesiadne, to jestem absolutnie przekonany, że podbiłby pan publikę na takim openerze. A teraz Tadeusz Cymański. Ale w towarzyszu świetnie wychodzi. Naprawdę. Wie pan, co to Kękę? Kto to Kękę? Nie. Moja żona już pana nie polubi. Ona kocha Kękę. A Taco Hemingway? PZ? Niech pan mnie nawet tutaj nie męczy. Mówię panu o zupełnie trzech różnych i też różne nurty. Nie, no. Muzyki. Z jednej ich to jest hip-hop. Rap, hip-hop, to jak ten zwał, słyszałem, tak zwał. Ale to nie jest mój klimat. Jak to nie? Moim zdaniem pan jest stworzony do hip-hopu, po prostu. Przecież pan po prostu rapuje cały czas, nawet jak mówi do mnie normalnie. Mam po matce i z tym mam problem. Matka też rapowała? Proszę? Matka też rapowała. Nie, ale opowiadała ciałem. Ale... Hip-hop to nie jest tylko pojedyncze, bo nie chodzi o to, że pan się musi tak ruszać. Chodzi o pewien sposób mówienia, artykulacji. A to tak, to może coś jest w tym, ale Pan po prostu zapodaje. Tekst. Ja odbieram muzykę i lubię, no ostatnio żyję tym, że mój syn pasję do muzyki nabrał i na gitarze cały czas gra w domu. Na gitarze, kawałki, już nikt nie gra na gitarze. Na różnej, 12-strunową sobie kupił ostatnio i to jest jego pasja, ale lubię ludzi z pasją. To old school. Tak. Pan wygląda na gościa, który ogląda tylko M jak Miłość albo Klan. A pewnie w domu pan siedzi, odpala Netflixa. Też nie. I Breaking Bad. Odgrzewam stare filmy i od razu państwu sprzedam teraz. Proszę sobie zanotować. Próba orkiestry. Fellini. CDA. 1978 rok. Pan się śmieje? Nie. A pan go widział, ten film? Kojarzy pan? Oczywiście. Felliniego wszystko zna. Uwielbiałem. Potęga, ale... Roberta Mazurka. Nie, tutaj ale Felliniego po prostu uwielbia... jest bezbronny wobec niego. Proszę pana, ale ja Felliniego oglądałem, matko. Świetny film? Mało znany. Mniej znany. Wie pan co? Tak, tylko... Dobrze, możemy o Fellinim porozmawiać później. Tylko, że to było 25 lat temu, 30 lat temu, kiedy ja oglądałem takie rzeczy. Wiecznie żyje. Wstyd się przyznać. I ci, którzy łykną, wieczorem powiedzą, dobry film, kurczę. Widziałem się Rosława Mazurka, bo nie wiem. Ale wie pan, że wszyscy teraz oglądają seriale? Pan ogląda seriale? Nie. Nie ogląda pan seriale? Mogę czytać, tak. To właśnie ja... Tracę w oczach, bo dzisiaj... Nie, trzeba mówić tak, to znam, to oglądam dzisiaj. Nie. Przyznać się, że to mnie nie interesuje, albo że nie wiem. I gasnę. Taki cieniaz. Tego nie wiedział. Ja przyznaję, że ja też uważam, że oglądanie seriali to jest ucieczka od czytania. I też bym wolał czytać. Ale przyznam, że jednak oglądam. No co będę udawał? Że siedzę, przepraszam, teraz i Sokratesa czytam. Nie Sokratesa. Mam nadzieję, że profesor Legutko tego nie słucha. To otóż tutaj też erudyci się spotkali, kiedyś słyszałem tę audycję, naprawdę wyjątkowe. A profesor Legutko jest bardzo oczytanym człowiekiem, bardzo. Dobra, ale... Jest miłośnikiem Czarodziejskiej Góry. I to panu włączy, bo proszę państwa... Genialny jest. Bo pan mówi tak, ja jestem biesiadny Tadeusz i w ogóle. To jest, proszę państwa, jedyny znany mi polityk, który potrafi cytować Joyce'a, który... przepraszam. Prusta. A Ulyssesa mi pan nie cytował przypadkiem? Też raz. Ale taki nie jestem aż erudytą, ale pewne książki przeżyłem. Proszę pana, to ja się przyznam. To tak. Dobrze, niech będzie mój wstyd przed całym światem. Ja odpadłem przy Ulyssesie. Nie przeczytałem do końca. A ja się brnąłem, trudno, żeby zobaczyć to całe małe. Nie, żebym taki mądry znowu był, jak to jest bardzo trudna książka. Ja też mówiłem o czym... Mnie znudziła. Tak. Poza tym jednak pan wybaczy. A to było lata temu. Język tam...
nie do powtórzenia. Zdania, te gerimatiasy. A już Proust. To pan czytał W poszukiwaniu straconego czasu całe? Tak. Na szóstym tomie. Wymiękł pan? Tak, ale... To ja panu zacytuję Franza Fischera. Moja przewaga nad panem polega na tym, że pan go czytał, a ja nie. Bardzo inteligentny. Franz Fischer pół godziny dyskutował z pewnym literatem na temat Prousta, aby w końcu zakończyć dyskusję tym właśnie sztychem. Pan goś czytał, a ja nie. Ale nie zaprzeczy pan, że czasami warto się... A będzie się... pan teraz cytował Prousta? Nie. No tylko chcę Szkoda, powiedzieć... to było świetne. Chcę wyjaśnić, że to nie jest dla próżności, dlatego, żeby mówić w RMF-ie o tym, tylko dlatego, że... Nie, sam pana akurat wyciąga, tak, to prawda. Są ciekawe rzeczy, lubię rzeczy niesamowite, a to dziwna książka bardzo jest. Bardzo dziwna i ciekawa i... Jakie niesamowite rzeczy pan lubi? Jestem niezwykły, lubię przyrodę przede wszystkim. Niesamowite, bo i wracam ciągle do tego. To mnie fascynuje. Im mniej mi życia zostało, tym bardziej w stronę przyrody idę i jakby to powiedzieć, no cieszę się. No co, ptaki pan podgląda, czy tak, co? Nawet wróble. Nawet wróble. Wróble i niedawno przyglądałem się wróblom, które wracają na propos, bo wróble miały taki odwrót. Mało było wróbli. Można powiedzieć, że to są śmieszne rzeczy. Mm-hmm. A wszyscy są tacy poważni. Są takie potężne tematy. Nawet tu. Polityka światowa, krajowa, Brexit. A co to ma wspólnego z wróblami? A jednak no, uważam... No, dobre pytanie. Co to ma wspólnego z wróblami? No właśnie. To dziwactwo, proszę pana. Nie, no bo my żyjemy... Życie jest jedno. Tu w tym programie możemy mówić o różnych rzeczach. Przed chwilą mówimy o lekcji w piątek. No ale to ja chętnie z panem porozmawiam pan na przykład o muzyce. Zupełnie poważnie pytam. Czy na przykład z dzieci, jak się ma piątkę dzieci, tak, to ja na przykład interesuję się mniej więcej tym, czego słuchają moje dzieci. Nie, żebym zaraz za tym podążał, ale dopytuję. A pan dopytywał, czego słuchają dzieci? Tak, słucham tego. Ten no właśnie syn, z którym miałem problemy, bo go opisali w internecie też bardzo mówimy mocno. Mówimy o radnym. O najmłodszym, o tak. Radny Prawa i Sprawiedliwości, ma, który ośmielił się wyjechać z plecakiem. Na dwa miesiące autostopem. No chyba nie na dwa miesiące, bo on od końca maja. No wcześniej planował, ale przygotowywał się do tego. Tam mu wszystko wyliczyli. Oczywiście, ja mogę powiedzieć tak, że jest to mój najmłodszy syn, ale rozróżniam wycieraczkę od najmłodszego syna i taką jazdę, że pojechali panu, wytarli sobie tym chłopakiem. Bardzo przykre. No tak, no nie jestem bezkrytyczny do dzieci. Powinien się powiedzieć, usprawiedliwić, powinien to, czy powinien tamto. Ale napisać na pierwszej stronie gdzieś w internecie, że 5 miesięcy nie był w pracy, radnego, funkcja jest działalnością, wybaczy pan. No przecież myślę, że chodzi mi o rozsądną, uczciwą miarę rzeczy. No, ale rzeczywiście 5 miesięcy to sporo. No to nie, tam napisali, czerwiec, kiedy może nie był, nie. Sierpień, podróż trwała ponad 2 i była wydłużona. On to jasno napisał. Nikt nie jest idealny. A poza tym dzieci, pan był? Sam wie. A gdzie był? Z kolegą wyruszyli razem autostopem z Krakowa, dojechali do Gruzji, tam się rozstali, a potem już sam przez Azerbejdżan, Kazachstan, Chiny, Laos, tak, Tajlandię, do Malezji dojechał i stamtąd wrócił samolotem. Ale uważam, jestem dumny jako ojciec, bo samemu, solo, bez hoteli, bez jakichś cudów, z plecaczkiem małym. I co? I co to jest takie złe dla człowieka? Wrócił 7 kilogramów chudszy, schudł, ale inny człowiek. Ja powinienem w takim razie przejechać świat dookoła ze 3 razy. I życzyłbym każdemu, żeby takie doświadczenie nabył i z flagą biało-czerwoną, jak mi pokazywał zdjęcia, stał na tych wertepach Kazachstanu. I co? I źle? Jest młody, nie ma zobowiązań. Jest, no oprócz tego, że jednak jest radnym. No tak, no ale zrobiono z tego, proszę pana, widowisko. Panie redaktorze, no i dajmy się zwariować. Przecież pan za dużo wie i ja, i ci słuchacze, którzy nas oglądają. Kto trzeźwo chodzi po ziemi, to sobie powiedział, no nie, no słuchaj. A propos trzeźwo, chodzi po ziemi. To tak. Już ostatnie pytanie. A jak świętuje piąteczki Tadeusz Cymański? Piąteczki które? Niewielkim poście, niewielkie piątki, tylko takie piąteczki. Nie wie pan, co to piąteczek? Piątunio? Ja jako piątki kojarzę z piątką Kaczyńskiego teraz, bo jest kolejna piątka. Chyba już im w głowie się przewracało, że wszystko kojarzą z piątkami. A pan chodzi... Nie. O takie normalne piątki, co to ludzie się spotykają? Nie. Pan mówi o imprezach piątkowych. Nie, u mnie tego nie ma. Ja mam taki cykl po prostu, i że... pan codziennie. Dla mnie niedziela jest ważna. Niedziela jest poniedziałek, wtorek, taki balet, że... Nie ma czegoś takiego. Ja wiem, że ludzie żyją do piątku, a później jest impreza w piątek, sklepy później się zamyka. Znam te rzeczy, ale mam 60
4 lata, no niech pan ze mnie nie robi takiego kolesia. Młodzieżowca. No więc właśnie. Ale dziękuję za tą próbę nieudaną, żeby ze mnie zrobić młodzieżowca. Czuję czasami taką sobie siłę i młodość. Moja młodość jest zaawansowana. Tadeusza nic nie rusza. No i... Ząb czasu go nie ima. Duch ochoczy, ale nie będę udawał. A to ciało wątłe? Nie kłamie, tak. I muszę też... A mogę zadać panu takie pytanie na połowę osobistej, ale poważnie, rzeczywiście. Jeszcze na kamerce. Okay. Tak, tak. Wie pan co, bo Sławomir Neumann, jak tu był, to powiedział i wyglądało to na w miarę serio. Chyba, że tak umie to udawać, że przejął się swoją porażką wyborczą, no bo to jednak z pierwszego miejsca zrobić tam czwarty chyba, czy widziałem wynik, tak? Dał się przejął chłopak i postanowił nie przeklinać na przykład. A pan ma jakieś postanowienia jesienne w związku z wyborami, w których nie poszło panu najlepiej? Ograniczyć aktywność medialną. RMF to jest... Tak, to jest pierwsza rzecz. Może mniej wykazywać takiej... tej pracy. Tak jak on chce pracować nad przekleństwami, ja muszę troszeczkę stonować i stać się bardziej poważnym. Nie, błagam, to jest koniec. To koniec będzie mój, ale dziękuję za jedną uwagę pańską i za obnażenie tej sytuacji mojej, bo to było naprawdę... Ja ocalałem, ja nie wygrałem tych wyborów. Miałem dużo szczęścia, natomiast muszę wyciągnąć wnioski, krytyczne wnioski, dlaczego też ten wynik był taki słaby i idzie młodość. No, Płażyński zrobił fenomenalny idzie wynik. Idzie młodość, ja im jeszcze pokażę w następnych wyborach. Ale nie kapituluję, będę się starał, ale ma pan rację i jestem na etapie przemyślenia, natomiast nawet chciałem sobie dłuższą przerwę zrobić, bo ale to RNF synem, to jest taka... To pan stacja, synem że... pojedzie teraz, albo samemu pan pojedzie stopem. To byłby dopiero ale czy czas. Nie sądzi pan, że to jest fantastyczne? Nie, ja uważam, że... 10 tysięcy kilometrów przejechać to nie jest przygoda? To jest film... fantastyczne. Jak ja bym panu powiedział, co ja robiłem... Wszystko za życie, film taki jest. Tu chyba inspiracja płynęła z tego. Dlatego jak ja byłem studentem, ale to proszę pana, był XIX wiek. Pan też był wtedy niezwykle nie ciekawym człowiekiem. Miał a, takie, był pan. Że, tak? Był pan niezwykle ciekawym człowiekiem. Przepraszam za przeszły czas. Dzisiaj pan jest wybitnym dziennikarzem, ale gdyby pan wybierał dzisiaj czy tamtego dawnego... Dobrej nocy, idę się położyć do kruchty. Kłaniam się państwu nisko, do widzenia. Razem.